w tak pięknych okolicznościach przyrody. Deszcz pada, Fischer nie wymięka. Kopnęliśmy sygnał. Mamy jakiś czubek od naboju. Ołów. Ołów ołowiany. Takie coś, kawał czegoś. O. Ktoś to mówił, z czego to jest, breneki chyba. Ale kurde, taki pocisk, kaliber to jest pół cala ma. Elegancka. Widać, że nie przywalił nic, także super. Może ma jakieś napisy. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. No deszcz pada. Co chwilkę. Jakiś dołek wykopałem. Z łuską jakąś. Myśliwska chyba, nowa. Nowka sztuka. Wystrzelona. Coś tam napisane jest. Nie znają się. Dobrze, lecimy dalej. To jest piękny grzyb. Kozia broda. Bardzo smaczny. Ale nie wiem właśnie, czy akurat nie jest pod ochroną ten grzybek. Pachnie grzybami elegancko. Lecę dalej. Chwilę pogadałem sobie z kolegą. Przejeżdżał. Pozdrawiam cię, Sebek. Kopnąłem dołeczek na górze. Pieniądz wyskoczył, jakiegoś grzybiarza pewnie. Nowożytny. Dwójeczka. Będzie na wodę niegazowaną. Także mamy pieniądz. Mamy tych śmieci z scyzoryków, jakiś jeszcze tam nazbierałem. Nie filmuję wszystkiego, bo pada co sekundę. No ale coś tu się działo i się będzie działo. Pozdrawiam Żbika, Daniela, Michała, Kamila, Esia, Dara, kurczyk, tam wszystkich was, nie pamiętam, Kasiuchowego, Bielasa oczywiście. Przypomnę sobie jeszcze, na pewno kogoś pominąłem, to na 100%. Przy kolejnym dołku coś spróbuję wymyśleć, przypomnieć sobie. Także lecę dalej, bo tu jest pięknie w tym lesie. No i zakopałem dołek, znaczy przykryłem. I się okazało, że to jest depozyt. Tu jest, są monety. Dwie chyba. Tak, to jest złotówka nasza. Następna. Coś tu się posypało. Coś tu jeszcze jest. Wstawiam też na monetę, ale nie wiem gdzie. Jest moneta, jest tutaj. Też cztery monety w jednym dołku. Cztery monety to o, jeszcze brzęcz. To może ktoś tu zasnął. Jagody zbieram albo coś. Jest pieniądz kolejny. Ach. To jest 10 groszy, jak się nie mylę. Dobrze, to mamy 4,10. Obadamy. Jeszcze, czy coś tu jest. To pójdzie do sakiewki. Jeszcze sprawdzimy. Czy pominęłem sygnalik jakiś. Oczywiście jest kolejny sygnał. Stały sygnał na monetę. To piłujemy dalej w tym dołku. Tylko nie wiem, czy głęboko, czy płytko będzie. Słuchajcie, ja się pobawię tutaj sapelką i za chwilę się odzywam. Jest kolejna moneta tutaj, ale jeszcze cały czas coś dzwoni. Nie wiem, jaka to jest, jest ciemno. 5 groszy, może być 5 groszy. Czyli dniówka będzie. Jeszcze dzwoni i deszcz sobie pada. To nic. Stały sygnał, ale jest głębiej. Kupiemy ten depozyt. Oczywiście włączymy kreta. Jest łatwiej wtedy. Ja się rozłączę. Wygrzebię wszystkie, pokażę wam, ok? No jestem już, oczyściłem tą zgubę. Tutaj jest raz, dwa, trzy. 7 moniaków współczesnych, jakieś 4,50, nie, coś tam ponad 4 zł, niecałe 5 zł. I to w środku lasu ktoś się pozbył drobniaków. Lecę dalej. Kolejny dołek, znaczy dołek jest tutaj, a monetka jest tutaj. Czy monetka nasza, grosik chyba.
Tak. Lecę dalej. Następny dołek płciutki też jest monetka. 2 grosze. Jak na plaży tutaj. Ten las dzieli drobnymi. No to dobrze. Do następnego. Wracam już na chatę. Jeszcze tak ku zajrzałem, jest pieniążek jakiś. O, 10 groszy. Jakieś lata 60. 70. Któryś tam. Lecę dalej. Jeszcze cichego pozdrawiam, bo możliwe, że zapomniałem. Adasia z PGP, Przemków, wszystkich panowie. Wszystkich. Michała brata pozdrawiam jeszcze i szwagra. Na razie.